tam się znajduje Muzeum III Wojny Światowej, a tutaj apartament cementowce. Nowego III? A jakie masz jeszcze gadżety? Znaczy drugiej, przepraszam. Trzecia to teraz dopiero. Drugiej Wojny Światowej, przepraszam. Pomyliło mi się. Stoi statek Tanais, trochę w Śródze Białej, ale pływa do Niemiec. Polski statek Tanais. I Spirit. Spirit no, też jest. I tutaj restauracja, wesela, konferencje. Mamy tutaj, kiedyś był klub sportowy wioślarski. Tutaj była kiedyś, że tak powiem, elektrociepłownia, a teraz przerobili to na filharmonię. A teraz przychodzi. I tutaj koncerty bywają. I tu mają być budowana kładka. No widać tutaj stara oprawa. Orzechowi nie. Orzech jest zajebisty. Jak ubrał. Siedzą sobie turyści. Jak ubrał, to wyszedł. Jest sobota 3 października. Na Orosie w tych Grzegorza Glańska, katamaran. Ale super fajnie. Katamaran Onyxy, one pływają jako tramwaje wodne latem. Na hel. No teraz już w stanie spoczynku. Ja ci powiem, że tam coś. I za chwilę zobaczymy nasz statek Sołdek. Sołdek. O, Szczecin. Sołdek. To jest statek nitowany, nie spawany, tylko nitowany. Nit przy nicie. No mamy właśnie tutaj 19 muzyczne podróże Czajkowskiego, koncert z udziałem dyrygenta Sebastiana Perłowskiego. O. I wiolonczysty Rafała Kwiatkowskiego. No zapowiadają tutaj. Tutaj Hotel Królewski mamy. Hotel Królewski wygląda tak. A tu Małgośka płynie. Małgorzata znaczy się, koło Sołtka mija. Statek Sołdek. Ahoj! No to moi kumple, moi kumple. Tutaj mamy no, restaurację, oczywiście zakaz opuszczenia. Statek Sołtek PZM-u onegdaj pływał pod tą banderą. A teraz jest to statek muzeum, który można zwiedzać. Tam generał Zaruski stoi, nasz jacht flagowy Gdańska. Generał Zaruski to jacht flagowy Gdańska. No i oczywiście za chwilę zobaczymy nasz statek piracki, który pływie na ten i jest nie ma koła. Statek piracki. To było ten. Lew. Ahoj! 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 Popłynął statek piracki, widać. Generał Zaruski stoi zacumowany, już po sezonie pływa. Tu mamy żuraw gdański. Żuraw gdański wygląda tak, z wody. I ośrodek kultury morskiej, interaktywne muzeum. Jesteśmy pod żurawiem dokładnie. Żuraw tak wygląda. Żuraw. A tutaj mamy nowo wyremontowane nabrzeże z lewej strony i Malinę Gdańską. No proszę, tutaj można spacerować i z lewej i z prawej teraz. Można sobie spacerować. Dopływamy do Złotej Bramy za chwilę. Dopłyniemy. Pod banderą restauracja. Hostele mamy też. No i tutaj ludzie siedzą sobie na ławeczkach, opalają się. Ahoj! Ahoj! O, hotel ma swoją łódkę. Pójdź. No i tak wygląda Gdańsk. Z Motławy. Gdańsk z Motławy. Płyniemy tutaj naszą łodzią. No się nie zmieści pod tą, tak? Ile ty masz wysokości, kapitan? 4 metry jest? Nasza łódka ma 4 metry i pod mostem nie przejdzie, jak widać. Złota Brama jest tutaj kiedyś. A tu są kasy żeglugi gdańskiej, stąd odpływają statki Białej Floty. Tak wygląda Gdańsk, Stare Miasto z Motławy. Zapraszamy do Gdańska.
Co jest Iza? Iza! Odnowione kamienice. Obracamy się właśnie teraz i z powrotem będziemy płynąć w kierunku Sołtka. Tak wygląda ładnie. Tak wygląda ładnie. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, zaprasza do Gdańska. Czerwony Korsarz, Sławomir Ziembiński.